Jest rok 1608, kiedy do kolonii Jamestown dociera pierwsza grupa polskich osadników, rzemieślników, specjalistów od produkcji mydła i szkła. Później Polacy masowo emigrują po powstaniach narodowych, łącznie na przełomie XIX i XX wieku. Swój American Dream spełniło ponad 2,5 miliona Polaków. Greenpoint to obecnie jedno z największych skupisk Polonii w Stanach Zjednoczonych. Kiedyś dzielnica robotnicza, dziś dla wielu młodych Polaków symbol lepszego życia. Greenpoint jest podobnie jak Jersey City w latach 90. Jest rozbudowany, buduje się nowe budynki, nowe kondominia. Ma świetne położenie do Manhattanu. Jeszcze kilkanaście lat temu polskie pochodzenie deklarowało aż 43% mieszkańców dzielnicy. W ciągu zaledwie 10 lat liczba Polaków zmalała tam o ponad połowę. Masę Polaków się wyprowadziło z Greenpointu. Wiele biznesów jest zamykanych z tego względu, że Greenpoint robi się bardzo drogi. Dlatego też polonijni działacze zbierają podpisy pod specjalną petycją i postulują, aby podczas podejmowania decyzji dotyczących planów zabudowy nabrzeża Greenpointu brano pod uwagę polskie dziedzictwo kulturowe. Żądamy, aby kwota na mieszkania dla polskich imigrantów była zgodna z procentową ilością populacji polskiego pochodzenia w tej dzielnicy. Żeby tych wszystkich wysiedlonych ludzi, szczególnie tych najbardziej poszkodowanych, seniorów i innych, co nie mogą tutaj mieszkać w tej chwili, żeby odzyskali swoje mieszkanie. Little Poland, czyli Mała Polska, jak mówi się o Greenpointie w Nowym Jorku, to nie tylko setki polskich sklepów, szkół czy kościołów. To przede wszystkim tradycja wielu pokoleń emigrantów z Polski. To jest dzielnica polska i powinna się część tej dzielnicy zawsze identyfikować z Polakami. Tak jak mamy na przykład w mieście w Manhattanie, gdzie Little Italy jest zawsze uważana jako część, która należała do Włochów i jest utrzymana jako dzielnica, która przypomina to, że Włosi tam mieszkali. Pod petycją będzie można podpisać się 20 października podczas obchodów Dnia Polskiego Dziedzictwa Narodowego na Greenpointie, a także na stronie internetowej www.change.org.